bardzo miłego gościa, pana Grzegorza Kasterka. Dziękuję. Zauważyłem, że dzieci zazwyczaj kręcą się wokół spraw bardzo praktycznych. Jaki pan ma rozmiar buta, ile pan książek napisał, jakim pan jeździ samochodem, to bardzo częste pytanie. Ale czasami wśród tych pytań zdarzają się pytania ekstra, zwłaszcza ostatnio, kiedy rzeczywiście już czuję, że ileś lat piszę książki. Na przykład dość często dzieci pytają, proszę pana, jak to jest być starym człowiekiem? Wie pan, jestem najbardziej przywiązany do moich książek o Kasprze. Lubię także te książki, przy których musiałem się nieźle napracować. Pan co ma na kolanach tą książkę ze schudniaki, mogę na chwilkę? Mogę ją pożyczyć? Widzę, że tam wyszło. To jest jedna z moich książek, w których się naprawdę męczyłem. Przygotowując się do jej napisania, ponieważ musiałem się przygotować, żeby się solidnie. Za schudniaki idę dziwada z Kenny Portfela. To jest książka dla dzieci i dla dorosłych, to ważne. Książka dla dzieci i dla dorosłych o ekonomii. Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, poprosiło mnie, że napisałem książkę na liście ekonomii. Książki o detektywach i o złodziejach na przykład, to są książki, jak nie? Jak to jest gatunek literacki? Na literkę K. Kryminalna. A gdybym napisał książkę o tym, co wydarzyło się w Bolesławcu 100 lat temu, jak to byłaby książka? Kryminalna czy historyczna? A gdybym napisał książkę o tym, że przy waszej bibliotece wylądował statek kosmiczny, i wysiadł z niego w ludki i poszedł na hot dogę. Fantastyczna. A gdybym napisał książkę, która składa się wyłącznie z przepisów kulinarnych, co dawałby za książkę? Kucharska. Parę lat po Kasprze ukazała się druga książka, bardzo ważna, o bohaterze, który stał się dużo popularniejszy ode mnie. Jest to detektyw pozytywka. Mam przy sobie wielką księgę detektywa pozytywki. Jest to księga, w której znalazły się aż cztery inne wcześniej publikowane książki o pozytywce. Muszę przyznać się ze wstydem, że dopiero po napisaniu czterech książek o pozytywce zorientowałem się, że nie wiem, jak mój detektyw ma na imię. Detektyw pozytywka. Jak pozytywka ma na imię? Można powiedzieć, prawda? W piątej książce o pozytywce, w książce Tajemnicze zniknięcie detektywa, w książce, która okaże się już w marcu, ogłoszę konkurs dla dzieci na wymyślenie, na najlepsze imię dla detektywa pozytywki. Osoba, która wymyśli jakieś fajne imię dla detektywa, ta osoba stanie się bohaterem jednego z opowiadań o detektywie i pojawi się już w szóstym tomie, to już całkiem niedługo, także myślcie już teraz, jakie imię mógłby nosić detektyw pozytywka. Ja nie znam jego imienia, ba, ja nawet nie wiem, gdzie detektyw pozytywka mieszka, nie wiem, jakim był dzieckiem, nic o nim nie wiem, napisałem im cztery książki, a naprawdę bardzo mało wiem o moim bohaterze. Postaram się wraz z moimi czytelnikami rozwikłać niedługo zagadki, które kryją się w jego życiorysie. Jakie są dziwne poziomka? Mówimy na przykład, że kogoś nabijamy butelkę, a to przecież wcale nie oznacza, że kogoś naprawdę bijamy do butelki, prawda? Takie dziwne poziomka, które co innego znaczą niż się słyszy, to są tak zwane związki frazologiczne. W naszym języku, to będzie zła wiadomość teraz, w naszym języku jest ich ponad 4000, ale na co dzień używamy podobno tylko 300, tak twierdzą językoznawcy. A tutaj opisałem 200, które musicie znać chociaż szkołę podstawową. Myślę, że większość z nich znacie, co zaraz udowodnię. Pani Maju, czy zdarzyło się w Pani życiu, że poszła Pani kiedyś do kogoś w odwiedziny, ale niestety pocałowała Pani klamkę? Co to oznacza pocałować klamkę? Pani wie, co to oznacza? Że nikogo nie było. Jeszcze raz. A dlaczego na darmo? Bardzo dobrze. Pani poszła do kogoś w odwiedziny, ale Pani nikogo nie została w domu, do którego przyszła. I to oznacza, że Pani pocałowała klamkę. Nie to, że Pani się całowała z klamką, prawda? Nikogo nie było w domu. Pan, który dzisiaj jest tak aktywny, jak Pan ma na imię? Miłosz. Miłosz, ma Pan fajne literackie imię. Panie Miłoszu, a w której Pani skali się mógł zapytać? Czwartej. Panie Miłoszu, jestem ciekaw, w przeciągu tych lat, które Pan spędził w szkole, często zdarzało się Panu na lekcjach dostawać małpiego rozumu. Małpiego rozumu. A co to oznacza? Że po prostu nie wiedzieć nic. Nie. Pan? Wygłupiać się. Wygłupiać się, szaleć, wariować. Zdarzało się Pani Miłoszu, czy nie? Pani Miłoszu, skiwa głową. Takie trudne pytanie, czy Pana broda jest prawdziwa? To tak samo trudne pytanie, jak to, czy moja broda jest prawdziwa. Pan powiedział. Moja jest prawdziwa. A to zdarzało się Panu, czy nie? Trochę nie tak. Gdy wszyscy dostajecie
uwaga, gdy wy wszyscy dostajecie stan małpiego rozumu w domach, to wasi biedni rodzice dostają wówczas białej gorączki, prawda? A co to oznacza dostawać białej gorączki? O Jezus nam powiedział, co to oznacza? Panie wie, co to oznacza? Co robić? Złościć się, dobrze, proszę pani. No i tak to się stało, że zawitał pan do nas, chociaż to no, duże, duże szczęście i zbieg okoliczności, że tak się udało, że w tym roku. Cieszę się, że uczyłeś naprawdę. Kosiat był, że mnie słuchaj dobrze bez mikrofonu. Tak. Męczyliście mikrofonu, a potem się że słuchaj bez mikrofonu. Także proszę państwa, ja myślę, że bardzo, bardzo panu podziękujemy za to spotkanie. I będzie teraz okazja do uzyskania autografu i dedykacji, wpisów. Myślę, że będzie wspaniała pamiątka. Wszystkim dziękuję za tak miły i aktywny udział. Ja dziękuję.